Droga do szczęścia, relacje z ojcem. Magdalena Mroczek, czyta autorka. Witam Ciebie serdecznie. Ty, tak jak i ja, masz ojca. Mój ojciec był, bo już wiele lat temu odszedł, moim najlepszym i najbardziej kochanym tatą. Życzyłabym każdemu mieć takiego ojca. Relacje z moim wspaniałym tatą były zawsze jak najbardziej poprawne. To był mój ukochany tato i tak już pozostał w mej pamięci. Wiem i dopiero teraz, po tylu latach życia, rozumiem, jak wiele wniósł do mojego życia. Relacje z ojcem są początkiem naszych relacji z mężczyznami. W moim życiu bratem Robertem, synem Karolu, pozdrawiam Ciebie, i mężem Dariuszem. Wszyscy moi panowie są wspaniali i relacje, które zostały zbudowane na bazie wspaniałego ojca, są wspierające. Czy to tak jest u wszystkich? Doskonale zdaję sobie sprawę, że po prostu jak w życiu różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, a czasami wręcz tragicznie. Ale najważniejsze jest, by się nie poddawać. Ważne, by nie obwiniać siebie i nie obwiniać innych. Ważne dla nas jest, by wybaczyć sobie, a wtedy wybaczenie dla innych przybliży nas do naszego spokoju. Dlaczego ten nasz spokój, spokój naszej duszy jest tak istotny? Duszy lub, jak wolisz, spokój ducha, bo łatwiej się nam żyje. Wiem, że może prosto się to pisze i tak łatwo czyta. Polecam zrobić sobie takie małe ćwiczenie. Proszę, weź kartkę i długopis i napisz zdanie pozytywne i w czasie teraźniejszym. Przykładem niech będzie: mam kochającego ojca. I gdy usłyszymy w naszej głowie sprzeciw, wypiszmy go w punktach na tej kartce. Papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie. Wypiszmy, ile się da. Wypiszmy te nasze lęki, urazy i przykre doświadczenia. Dlaczego, spytasz? Bo właśnie w ten sposób oczyszczamy nasze myśli. Uwaga, to nie koniec. Dopiero teraz praca się zaczyna. Spisałeś to wszystko i teraz bierzesz drugą kartkę i te wszystkie negatywne zdania przekładasz na pozytyw i tworzysz tak zwaną afirmację. Kartkę z negatywnymi tematami drzesz w drobne kawałeczki i powoli spokój ducha zaczyna do Ciebie przychodzić. Czy rzeczywiście to działa? Odpowiedź jest jak najbardziej na tak. Ja sprawdziłam i niesamowite w tej metodzie jest to, że jest prosta. Co nas ogranicza? Tylko chęć. Relacje z ojcem czym są dla nas? Jesteśmy dziećmi naszych rodziców. My też możemy być, czy już jesteśmy rodzicem, ojcem. Czym dla mnie jest relacja z ojcem? Czy zawsze będzie tak samo? Czy można coś zmienić? Czy są odpowiedzi na takie pytania? Co mogę jeszcze zrobić, by sobie pomóc? Jak uzdrowić i jak poprawić tę relację? Te relacje z ojcem i te moje relacje z mężczyznami. Relacje to działanie, to budowanie związków, relacje to świadomość, relacje to praca. Czasem bardzo ciężka i bardzo pod górkę. Czy ta górka jest i zawsze jest pod górkę? Można rzec, że zawsze jest pod górkę, gdy takie górki mamy w głowie. Tak naprawdę to wszystko jest w naszej głowie i jak ktoś powiedział, piekło jest tu na ziemi, gdy sobie sami stworzymy. Czy zgadzasz się ze mną? Czy może jest tak, że brakuje nam tej odwagi, by spojrzeć na siebie, uświadomić sobie, jak wiele, a w sumie, że tak bardzo wiele zależy od nas. Jak bardzo czasem się mylimy, tylko udajemy przed sobą samym, że jest okej. To, że mamy rację. Proszę, zobacz, jakim pięknym określeniem jest słowo pokora. I jak jest jej niewiele w naszym życiu. Jak pokory każdy z nas się uczy cały czas i jak wiele mu brakuje do mistrza. Czy znacie mistrza pokory? Czy w nas choć trochę jest pokory? Czy w szkole ktoś nam mówił o pokorze? Czy uczono nas, jak budować relacje? Ja nie pamiętam. Tu doszliśmy do tworzenia relacji. Relacji jako działania, relacji jako współpracy, relacji jako skały, na której powstaje związek najbliższych nam osób. Relacje to obok współpracy mój ulubiony temat. Jak wiele nasze życie uczy nas pokory, by zbudować dobre relacje, spokoju, by przejść przez życie, miłości, by wybaczać i dobra, by móc je wlewać do dusz drugich osób. Relacje. Na te wiele pytań usłyszysz odpowiedź na warsztatach, na które zapraszam. Dziękuję.